Oczywiście. Polacy coraz bogatsi. Przepraszam, jeszcze długa droga przed nami. Rynek najmu mieszkań. To się dopiero zaczyna. To się dopiero zaczyna. Wciąż w powijakach jest ustawa o tak zwanych REIT-ach. REIT-ach to różnie jeszcze czytane. Po drugie, czyli tych funduszach, które mają zarabiać nawet na kupowaniu mieszkań, tworzeniu mieszkań i wynajmowaniu ich w sposób zinstytucjonalizowany. Tak, tu mieliśmy parę dni temu wiceprezesa BGK Mieszkania, Nieruchomości. Trochę o tym rozmawiał, ale jeszcze mam może do Pawła Pelca pytanie, czy ta stabilizacja, ten bardzo dynamiczny wzrost w budownictwie trochę nie zakłóca nam obrazu tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o w ogóle wzrost gospodarczy? Czy to nie jest taki jeden segment, który ciągnie bardziej gospodarkę i może zakłóca nam obraz? To znaczy, ja myślę, że jest dokładnie odwrotnie, że jest to efekt optymizmu w gospodarce i tego, że ludziom rośnie zdolność kredytowa, bo tak naprawdę większość mieszkań jest kupowanych nie za gotówkę, tylko za kredyty, więc to działa trochę w drugą stronę. Możliwości tak, są większe, więc mogą więcej kupować. Natomiast oczywiście potem ma to swoje przełożenie. Powtórka programu. Pan mecenas Paweł Jabłoński, Stowarzyszenie Ordo Iuris, Soczonek Izby Adwokackiej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, co te zmiany, mówię te zmiany myśląc nie tylko o ustawie o Sądzie Najwyższym, tak naprawdę zmieniają w polskim sądownictwie, w polskim wymiarze sprawiedliwości? Panie redaktorze, tak naprawdę te zmiany nie są wielkie. Bardzo istotną zmianą jest oczywiście kwestia Sądu Najwyższego, ale jest to zmiana głównie o charakterze personalnym. To, co wprowadza ustawa o Sądzie Najwyższym, to jest całkowicie nowy ustrój Sądu Najwyższego. Wprowadzona zostaje nowa izba dyscyplinarna. W miejsce dotychczasowych czterech izb tworzone są dwie nowe. W związku z tym zmniejsza się też liczba sędziów i z tej okazji ustawodawca postanowił wykorzystać swoje uprawnienie z artykułu 180 ust. 5 Konstytucji i przenieść sędziów w stan spoczynku. Prawdopodobnie w wyniku tych działań zostanie skład Sądu Najwyższego zmieniony personalnie. Natomiast sama procedura, w jakiej będą rozpoznawane sprawy, w zasadzie się nie zmieni. Jeśli już, to niestety obawiam się, że może zmienić się na trochę gorszą. Dlaczego? Jest na trochę gorszy, dlatego że przez zmniejszenie liczby sędziów Sądu Najwyższego tempo rozpoznawania spraw z czysto fizycznych przyczyn spadnie, bo mniej ludzi będzie się nimi mogło zająć. No ale panie mecenasie, to co pan mówi stoi, no delikatnie rzecz biorąc, trochę w sprzeczności z zapowiedziami między innymi ministra sprawiedliwości, który mówił o tym, że te zmiany, które są wprowadzone, również zmiany dotyczące Sądu Najwyższego, mają tę pracę zdecydowanie usprawnić. No dobrze byłoby, żeby rzeczywiście takie zmiany zostały wprowadzone, ale to wymaga dużo dalej idącej reformy. Ta reforma powinna obejmować przede wszystkim, patrząc z praktycznego punktu widzenia, procedurę cywilną, procedurę karną, ustawy, które regulują te postępowania. Czy mówimy również na przykład o poważnej zmianie kodeksu karnego? Bardziej chodzi mi o kodeks postępowania karnego i kodeks postępowania cywilnego. To są ustawy, które regulują to, jak wygląda postępowanie w sądzie i niestety obecnie te ustawy, zwłaszcza dotyczy to kodeksu postępowania cywilnego, spraw cywilnych mamy znacznie więcej niż karnych, one toczą się tak długo, jak się toczą, ze względu na to, że procedura niestety umożliwia przeciąganie tych spraw, a sędziów w dostateczny sposób nie dopinguje do tego, żeby te sprawy prowadzić dynamicznie. Jak w takim razie można rzeczywiście określić te zmiany, które są w tej chwili wprowadzane? Bo pan powiedział, że one jednak w dużej mierze, w największej mierze skupiają się na zmianach personalnych. I to w jakiejś mierze jest też na przykład zarzut stawiany przez opozycję. No w tym zakresie ten zarzut ja podzielam, dlatego że moim zdaniem nie ma poza tymi zmianami personalnymi istotnych pozytywnych aspektów tej reformy. Być może w zakresie postępowania dyscyplinarnego. Tutaj trudno powiedzieć, jak to będzie funkcjonowało. Samo wprowadzenie osobnej izby dyscyplinarnej generalnie wydaje mi się jest raczej pozytywne. Natomiast no, co do pozostałych zarzutów też, żeby była jasność, no, to takie zmiany nie są równoznaczne z tym, co można usłyszeć od kilku dni, żeby miało miejsce koniec trójpodziału władzy czy jakąś próbę zamachu stanu, bo to też no, trzeba zachować umiar. Te ustawy nie powodują, wbrew temu, co się słyszy, że prezes Prawa i Sprawiedliwości czy ktoś inny przedstawiciel większości sejmowej będzie dyktował sędziom wyroki, bo nie ma takiego mechanizmu w tych ustawach. No ale zarzut mówi o tym, że sędziowie, teraz mówimy o bardzo różnych szczeblach wymiaru sprawiedliwości, to będą w dużo większym stopniu, powiedzmy, związani z władzą wykonawczą. Z
związani z władzą wykonawczą w tym sensie prawdopodobnie, że znaczy, jeśli chodzi o sąd najwyższy, jeśli chodzi o sądy powszechne w tym momencie, pan mnie pyta. Tak. Jeśli chodzi o sąd najwyższy, to jeśli chodzi o sąd najwyższy, to rzeczywiście odbędzie się ta procedura wymiany, czy w zasadzie potwierdzenia tych sędziów, którzy nie przejdą stan spoczynku i to będzie zależało częściowo od ministra sprawiedliwości, częściowo od prezydenta, częściowo od Krajowej Rady Sądownictwa. Ale w zasadzie ostateczna decyzja w tym zakresie będzie należała do prezydenta, do Krajowej Rady Sądownictwa, czyli tak jak to do tej pory mniej więcej funkcjonowało. Oczywiście procedura się minimalnie różni. Natomiast w sądach powszechnych zmiana, jeśli chodzi o ustawę o ustroju sądów powszechnych, to zmiana dotyczy w zasadzie tego, że teraz prezesów sądów rejonowych, a nie tak jak do tej pory tylko apelacyjnych i okręgowych, teraz także rejonowych będzie powoływał minister sprawiedliwości. Do tej pory to byli prezesi sądów apelacyjnych. I to jest zmiana w zakresie administracyjnym. W zakresie orzekania minister nie uzyskuje wpływu bezpośredniego na treść wyroków. No oczywiście można twierdzić, że przez nominację prezesów będzie w jakiś sposób usiłował wywrzeć wpływ, ale też trzeba pamiętać, że ustawa wprowadza mechanizm losowego przydziału spraw do wszystkich spraw z niewielkimi wyjątkami. Więc ten mechanizm wydaje się... Panie mecenasie, przepraszam, to jeszcze chciałbym się przy tym właśnie punkcie zatrzymać, bo tu się pojawiały bardzo różne głosy i można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten punkt, to tu podział na zwolenników i przeciwników takiego rozwiązania no, w żaden sposób już się nie pokrywa z sympatiami politycznymi, bo no, tutaj te dylematy, kontrowersje są o wiele bardziej skomplikowane, bo z jednej strony rzeczywiście takie losowe przedzielanie spraw no, gwarantuje, że nie będzie można na przykład pewnych, no, nazwijmy to delikatnych, politycznych tematów przydzielać tym sędziom, do których mamy większe zaufanie. I to jest rzeczywiście w tym momencie rozwiązanie bardzo, bardzo szczęśliwe. Ale pojawiają się też głosy, no i trudno też chyba w jakiejś mierze nie przyznać im racji, że to również oznacza, że sprawy niezwykle poważne, niezwykle skomplikowane, dotyczące na przykład, nie wiem, największych przekrętów, największych afer gospodarczych w kraju, mogą na przykład otrzymywać sędziowie z małym doświadczeniem, no bo takie będzie losowanie. No dobrze, tylko jaką mamy alternatywę? Alternatywą jest to, żeby o tym, który sędzia dostanie sprawę do rozpoznania, decydował prezes sądu, tak jak to jest obecnie, czy przewodniczący wydziału. No jeśli mamy... I tu zawsze może się pojawić pewne ryzyko, że sprawę dostanie ten sędzia, który, no w cudzysłowie oczywiście, powinien ją dostać. Powiem tak, to jest decyzja wtedy arbitralna przewodniczącego wydziału czy prezesa sądu. Jeśli ja osobiście nie mam żadnych do tej pory złych doświadczeń z sędziami, którzy byliby stronniczy, no jakieś tam pojedyncze wypadki może się zdarzały, ale generalnie raczej takiego ja osobiście doświadczenia nie mam. Tym niemniej, jeśli społeczeństwo generalnie odbiera pracę sądów źle, słusznie czy niesłusznie, jest takie przekonanie, że sędziowie są czasami stronniczy, to ten mechanizm, wydaje mi się, jest o tyle pozytywny, że rzeczywiście może być tak, że sędzia niedoświadczony dostanie trudną sprawę, ale już w tej chwili tak bywa. Bo przecież te podziały arbitralne dokonywane przez przewodniczących wydziałów też są z uwzględnieniem obciążenia poszczególnych sędziów. Więc zresztą, panie dyrektorze, jeśli ktoś zostaje sędzią, no to musi mieć pewne kwalifikacje, także do rozpoznawania. I powinien znać prawo, oczywiście. Powinien znać, oczywiście. To nie możemy, to nie ma czegoś jak okres próbny, że sędzia się uczy. No niestety, uzyskując nominację, może rozstrzygać w sprawach no, życia i śmierci, mówiąc krótko. To jeszcze jedna kwestia, panie mecenasie. No teraz właśnie wracając trochę do tych sporów, czy to jest bardziej reforma ustrojowa, czy bardziej reforma personalna, bardzo mocne głosy zwolenników tej reformy mówią o tym, że aby dokonać prawdziwej reformy jakościowej, reformy strukturalnej polskich sądów, i tak najpierw trzeba zacząć od reformy personalnej, bo bez tego nic się nie uda. Rzeczywiście są takie głosy. Ja osobiście, ja jestem stosunkowo młodym adwokatem, więc też nie mam pewnie aż tak dużego doświadczenia jak część starszych kolegów, którzy być może się z pewnymi no, niepożądanymi sytuacjami zetknęli. Faktem jest, że ta weryfikacja sędziów po roku 89 nie do końca pewnie była taka, jak być powinna. Ale wydaje mi się, że ta kwestia na obecnym etapie, jesteśmy 28 lat po przemianach ustrojowych, to już nie jest kwestia priorytetowa. Dużo bardziej, dużo większe znaczenie dla stron postępowania ma to, żeby sędziowie byli profesjonalni i żeby przepisy, które regulują sposób prowadzenia postępowania, zachęcały ich do tego, żeby to postępowanie było prowadzone w sposób sprawny. Oczywiście można twierdzić, że jeśli ktoś się wychował, nawet nie będąc osobiście sędzią jeszcze w czasach komunistycznych, ale potem będąc, że tak powiem, przyuczonym do zawodu przez sędziów, którzy z tego systemu się wywodzą, też przesiąkł jakimiś złymi zwyczajami. Tylko, że mimo wszystko jest to zarzut bardzo ogólny i szczerze mówiąc ja nie znajduję dowodów na to. Fakt, że pewne sytuacje miały miejsce, ale nie można zarzucać tego całej grupie zawodowej. Tych zarzutów,
które można w stosunku do całej grupy zawodowej postawić sporo, ale akurat te dotyczące uwikłania w system komunistyczny raczej, ja się raczej z nimi nie zgadzam. No ale być może chodzi o kwestię związaną z pewną też zmianą mentalności. Chodzi o wpuszczenie tak zwanej nowej, świeżej krwi. Z pewnością i z tego względu jest to pewien element, który nawet w tej stricte personalnej zmianie ja go nie oceniam tak całkowicie do końca negatywnie. Być może efekt będzie dobry, ale generalnie wydaje mi się, że obecna sytuacja nie uzasadnia tej reformy. To znaczy być może jest tak, że rzeczywiście coś się poprawi, ale ryzyko, że zaburzymy system, który, bo ta zmiana moim zdaniem akurat ma oparcie w konstytucji, jak mówiłem na początku. Natomiast co zrobimy, jeśli za 2 lata zmieni się władza? Słyszymy na przykład, że są jakieś pomysły karania więzieniem posłów za to, jak głosowali. Tak? No to są jakieś pomysły w księżyca. No to czegoś takiego do tej pory nie było. Jeśli na przykład za 2 lata zmieni się władza i postanowi zrobić znowu to samo, tylko w drugą stronę, tak? No to jakaś... Wykorzystując, rozumiem, dokładnie te same przepisy prawa. Tak, i wykorzystując drogę, którą w tej chwili obecna władza pokazała, że można z niej skorzystać, no to co będzie stało na przeszkodzie następcom tej władzy, kiedy się te następcy będą. Więc tak naprawdę ta sytuacja, w której jesteśmy teraz, moim zdaniem powinna stanowić mocną przesłankę do tego, żebyśmy zastanowili się mocno nad zmianą konstytucji. No tak, ale tu dochodzimy do punktu, który wydaje się no tym bardziej kontrowersyjny i przynajmniej jak na razie trudny do zrealizowania, bo nie ma w tej chwili takiego układu politycznego w Sejmie, który miałby wymaganą większość pozwalającą na zmianę konstytucji. To jest jedna rzecz. O emocjach politycznych, które by temu towarzyszyły, już nie wspominam. No i to jest rola dla, myślę, prezydenta, także dla innych instytucji, które są w stanie zorganizować coś w rodzaju okrągłego stołu. Wydaje mi się, że potrzebujemy, chociaż nie jesteśmy w systemie takim jak przed 1989, ale ta wojna plemienna, która się u nas toczy, powoduje, że my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie rozmawiać o podstawowych rzeczach. To jest raczej krzyk z obu stron, oskarżenie się o jakieś najgorsze zamiary, najgorsze intencje. Nie wiem, czy prezydent, czy może Kościół katolicki mógłby tutaj pośredniczyć w tych rozmowach, ale prędzej czy później będziemy musieli to zrobić, bo się po prostu pozabijamy. Ale sądzi pan, że politycy, no patrząc na to, co się dzieje w tej chwili, na te emocje, których pan wspomniał, byliby w stanie doprowadzić do sytuacji, w której siadają i bez emocji, merytorycznie i rzetelnie rozmawiają o zmianach w Konstytucji? Powiem panu szczerze, znam kilku polityków z obu stron obecnych w Sejmie i na tyle, na ile ich znam, to te emocje, którymi nacechowane są ich wystąpienia, to jest w dużej mierze teatr. Moim zdaniem oni cynicznie wykorzystują te nastroje społeczne, podgrzewają je jeszcze, ale po to, żeby sami zyskać poparcie, bo obie strony na tym konflikcie zyskują, utwardzają swoje elektoraty i gwarantują w ten sposób, że nic się między nich nie wciśnie. A jakby w pewnym momencie no, ktoś poszedł po rozum do głowy, to może jest szansa, że druga strona również. No, ktoś musi wyciągnąć rękę, ktoś może do tego zachęcić, nie wiem, ale to prędzej czy później nie skończy się dobrze. Tego się obawiam. Pan mecenas Paweł Jabłoński, Ordo Iuris, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. W dzisiejszej audycji Społeczny Punkt Widzenia porozmawiam z moim gościem o przyjętej już sieci szpitali i jej konsekwencjach, a może uda się też porozmawiać szerzej o problemach, których nie brak przecież w polskiej służbie zdrowia. Witam zatem panią Marię Ochman, przewodniczącą Sekretariatu Zdrowia NSZZ Solidarność. Dzień dobry pani. Dzień dobry. No to mamy sieć szpitali. Znalazło się w niej 593 placówki, ponad 300. Kontrakt z NFZ-em straciło z tych, które miały go dotychczas. No i co to pani zdaniem oznacza dla pacjentów? Bo minister zdrowia mówił, że to właśnie na nich nowy system jest nakierowany. To znaczy, te 300 nie straciło kontraktu, bo będą konkursy na poszczególne rodzaje świadczeń. Tak, straciło na tym etapie. To tak, zwłaszcza tych, których brakuje i tych, których te szpitale, które weszły do sieci, nie są w stanie zapewnić, bądź również wystartują w konkursach. Trzeba pamiętać, że dzisiaj mamy kilka poziomów w tej sieci, kilka poziomów szpitali, które do tych poziomów się zakwalifikowały. I na przykład są również szpitale, które dzisiaj, będąc w sieci, również będą startowały w konkursach, między innymi na okulistykę, na rehabilitację. Mówimy tutaj po prostu o tym, że... Poszczególnych już oddziałach specjalizacja. Tak, to znaczy się po prostu one, będąc na określonym poziomie, nie mogą jakby z automatu świadczyć pewnych usług, stąd
pewna zawiłość, będą musiały startować w konkursach. Na pewno utrudnienie, na pewno emocje dyrektorów i pracowników, którzy, tak jak pani redaktor powiedziała, do dzisiejszego dnia, czy do tego momentu wykonują, czy wykonywali te świadczenia. No w konkursie zawsze jest pewna niewiadoma, ale sam fakt, że już ktoś te świadczenia wykonywał, daje troszeczkę wyższą wagę w konkursie, że po prostu już fundusz ma sprawdzoną opinię na temat jakości tych świadczeń do tej pory wykonywanych. No tak, ale mówi się, że w tych konkursach, czy też na te konkursy, może tak powinnam powiedzieć, jest zbyt mało pieniędzy, bo tylko 2,3 miliarda złotych, 7% ogólnej puli środków. No i że po prostu tego zabraknie dla wielu szpitali, a więc dla pacjentów, bo ja ciągle do tych pacjentów tak zmierzam. No de facto dla pacjentów, no bo jeśli będą musieli gdzieś dalej się przemieszczać. Przede wszystkim pieniędzy to jest w ogóle za mało, bo jesteśmy krajem, który najmniej, znaczy jednym z krajów, który najmniej, ale chyba jeden tylko jest, który jeszcze mniej, albo dwa, w tej chwili trudno mi powiedzieć, płaci nas, daje na zdrowie, wydaje na zdrowie, więc zawsze tych pieniędzy będzie za mało. Natomiast ja nie byłabym tak pesymistycznie nastawiona co do pogorszenia dostępności, ponieważ część tych szpitali, które być może nie znajdą się w sieci, one nie do końca wykonywały świadczenia, których nie są w stanie zapewnić te, które wejdą do sieci. Ja wiem, że to może brzmi skomplikowanie dla pacjentów, ale przede wszystkim chcę powiedzieć tak, że życie pokaże, czas pokaże. My też podchodzimy sceptycznie do samej ustawy. Ona jest zbyt skomplikowana, poza tym daje możliwości również dyrektorom oddziałów, ministrowi do włączenia do sieci szpitali, które nie znalazły się w niej drodze ustawowej, ale minister może je włączyć prawem, które sobie zagwarantował. No i tu muszę panią dopytać, ponieważ to też jest jakby, właśnie pani już o tym mówiła nieraz i tu jest mowa o, ja powiem może wprost, jest taki zarzut ręcznego sterowania, tak? Przez tak, ministra. To jest pewna możliwość w ustawie, która może rodzić takie podejrzenie o no pewną uznaniowość, żeby nie powiedzieć mocniej. No właśnie, ale czy chodzi o to, że to po prostu poprzez, nie wiem, czy to pacjenci, może tak zadam pytanie, czy to pani zdaniem pacjenci będą mogli wpływać na to, które szpitale wejdą do tej sieci poprzez powiedzmy nacisk na władze samorządowe, które w tej, czy też na władze szpitali? Czy będzie to zależało od innych relacji? Przede wszystkim myślę, że tutaj władze samorządowe, lokalne, ale również lokalne społeczności. Ja już się spotykam z takimi sytuacjami, gdzie zbierane są podpisy pod taką inicjatywą, żeby włączyć dany szpital. Ale powtarzam, to nie są szpitale, no bo przepraszam również, co to jest za szpital, który nie miał izby przyjęć albo nie miał szpitalnego oddziału ratunkowego, tutaj wariantowo. A czy taki szpital nie skracał kolejek? To znaczy w takim sensie, że część osób jednak szła tam, no a teraz no, tak sobie to wyobrażam, tak bardzo prosto, że jeżeli teraz się to wszystko skomasuje w tym jednym, który ma wprawdzie izbę przyjęć, no ale jednak. To znaczy, ja mam pewne wątpliwości, powtarzam jeszcze raz, dlatego że mamy do czynienia tutaj ze szpitalami, które w dużym stopniu wykonywały działalność, tak zwaną działalność planową, czyli z pewnym wyprzedzeniem. Powiem szczerze, no tylko jest pytanie, czy wyprzedzenie to, jeżeli ja zaplanuje miesiąca, dwa lata, tak? Znaczy, wie pani co, ja nie chcę tutaj być obrońcą tej ustawy, bo mi się wiele rzeczy w niej nie podoba. Powtarzam, przede wszystkim filozofia tej sieci jest daleka od tego, jakie były oczekiwania. Niestety tutaj polityka, zwłaszcza polityka na szczeblu samorządu lokalnego, zadziałała i do tej sieci. Dlaczego? Proszę, dlaczego jest? Czego oczekiwano? Jaka jest różnica? Ale, no przede wszystkim, wie pani, w wielu powiatach szpital i szkoła jest jedynymi miejscami pracy. Pytanie, czy nie należałoby pomyśleć nad reformą samorządową, a przynajmniej nad tym, żeby zmniejszyć ilość organów właścicielskich dla szpitali. Bo my dzisiaj mamy w Polsce bodajże 6, a jak nie licząc z resortowymi, 7 organów założycielskich i często szpital staje się taką kartą przetargową w polityce. Jeśli ma pani na przykład w Warszawie
szpitale wojewódzkie, znaczy się marszałkowskie, może była jasność, to marszałek sejmiku jest organem właścicielskim, prezydenckie, resortowe, to powiem miejskie, to powiem szczerze, że skoordynowanie ich działań poprzez politykę, bo to są często różne ugrupowania, polityczne są organem właścicielskim, takiego szpitala jest niemożliwe. I powiem szczerze, że do tej sieci weszło sporo szpitali, których ja określam mianami nie szpitali, ale lazaretów, które ze względu na również warunki, w których tam pacjenci są, przebywają pacjenci, tak, operowani, czy też świadczenia wobec nich są wykonywane, po prostu nie powinny funkcjonować. To jest zbyt niski standard. Tak, rozumiem, dlatego, że no, bardzo często, tak jak mówię, to jest Boże, szpital, Radio Maria, który powinien świadczyć zupełnie inny rodzaj. Nie rozumiem, po co im te czerwone gitary, czy jakieś zespoły strasznie stare w Radio Maria, jak to w ogóle bardzo, nawet bardzo nie pasuje. Czy oni chcą udać, że oni są nowocześni? Czy oni chcą udać, że oni troszeczkę ku światu? No to właśnie źle, że ku światu. To mamy gitary, do czynienia z lokalną patologią. XX wiek. I powiem szczerze, daj, że to jest... Aż wstyd, nie? Tutaj nie ma, taki jest prymitywny jest to Radio Maria momentalnie. Musi być. Nie rozumiem. Taki prymitywny. Puszcza ci czerwone gitary i na rzekach ty, ten częsty węgiel. Nie wiem, że jakakolwiek partia dokładnie... O, takie, o, o. Myślę, że byłoby łatwiej. A tak, jeżeli mamy prezydenta z PSL-u, marszałka sejmiku... Świat jest diabli. Prezydenta, trzeba go olewać. Spisu, marszałka z PSL-u, nie można tak za mówimy, to każdy chce mieć pewne określone procedury, lukratywne procedury, te dobre. Albo jeżeli lekarz traci pracę w tym wojewódzkim, to prezydencki go podkupuje i tworzy drugi oddział. Tymczasem można by to było zrobić w taki sposób, że jeden wykonuje te procedury ostre, drugi, prawda, jakby dokańcza proces leczenia. Moim zdaniem byłoby to racjonalne wykorzystanie środków finansowych i być może, tak jak mówię, uporządkowanie sytuacji. No to dotknęła Pani tutaj dwóch rzeczy, ale najpierw o tych procedurach. No mówi się tak powszechnie, ale także mówią to pracownicy służby zdrowia, że w nowej sieci, w ryczałcie, tak, który będzie, będą wykonywane procedury szybkie i tanie, bo to się będzie opłaciło. Czy Pani to potwierdzi? I ja przede wszystkim nie jestem w stanie powiedzieć, jak to będzie funkcjonowało, zanim to zacznie funkcjonować, bo czas pokaże. Poza tym ja mam bardzo złe doświadczenia z takimi reformami, bo przypomina mi się AWS i reforma Jerzego Buzka, która miała spowodować, że pieniądz pójdzie za pacjentem, że będziemy w ogóle żyli w pełnej szczęśliwości, a jak życie pokazało, ona uległa takim deformacjom, że wydaje się, że za każdym razem, jak mamy kolejne zmiany, że już gorzej być nie może. Ja chciałabym, to na co oczekuję i czego chciałabym, to tego, żeby szpital był 24 godziny na dobę, żeby w nim była dostępność. I niekoniecznie tylko szybkie i tanie. Wracając do tego, bo to brzmi strasznie, tak, z punktu widzenia pacjenta. Co to znaczy pacjenta, szybkie i tanie? No, ja powiem na przykład, jak mówią organizacje pacjenckie, że ale... zamiast wykonywać skomplikowaną operację, tutaj już no, trywializujemy Pani trochę redaktor, problem. Ale dzisiaj też, mamy sytuację, że są drogie procedury i tanie, mniej kosztowne i bardziej kosztowne. I powiem szczerze, że przyglądając się sytuacji, jaka jest dzisiaj, to też mamy sytuację, że szpitale odsyłają tych pacjentów powikłanych, starych, tych niechcianych i bardzo często przecież to nie kto inny jak media informują o takich sytuacjach, więc ja powiem tak, ja jeszcze raz podkreślam z całą mocą, ja nie jestem piewcą tej ustawy. Ona dla mnie, tak jak mówię, sieć z grubymi okami, tak? Ona nawet w niektórych miejscach może być poprzerywana, bo bardzo fajnie jest mieć kontrakt, który będzie kontraktem wieloletnim. To też jest pewna... Ale wiceminister, tutaj wiceminister Gryza w jednej z rozmów ze mną na tej antenie podkreślał, że to nie będzie kontrakt wieloletni, że na przykład co 4 miesiące będzie dokonywana weryfikacja wykonanych procedur i on może być obniżany lub zwiększony. To znaczy weryfikacja jest niezbędna właśnie po to, żeby uniknąć tego typu sytuacji, o których pani redaktor wspomniała. Natomiast generalnie i to również będzie w pewnym stopniu mobilizowało i dyrektorzy będą musieli, czy
osoby zarządzające takim szpitalem będą musiały się jednak pewnym warunkom podporządkować, jeśli te kontrole będą. Natomiast generalnie ja uważam, że zarządzanie szpitalem, gdybym próbowała stanąć po drugiej stronie, nazwijmy to, no nie barykady, bo nie chciałabym się ustawiać od razu już tak frontalnie, ale gdybym była pracodawcą zarządzającym i miałabym cały czas, tak bym żyła od roku do roku, od aneksowania do konkursu i praktycznie rzecz biorąc nie miała żadnych możliwości podjęcia jakiejś długofalowej działalności, no to też trudno mówić o skutecznym zarządzaniu. Tak, brak pewności. No dobrze, to proszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Solidarność stwierdziła ostatnio sekretariat, tak, Zdrowia Solidarności, że nie będzie dłużej rozmawiał z ministrem. Minister twierdzi, że jest gotowy do dialogu, że można jeszcze różne rzeczy dotyczące już szerzej nawet ochrony zdrowia, już nie tylko sieci szpitali, dyskutować. Protestują ratownicy, pielęgniarki, jest kwestia zróżnicowania środowisk, a państwo mówicie, że już dłużej nie będziecie rozmawiać. Dlaczego? Z tym ministrem nie. Ja bym chciała spotkać się z ministrem Radziwiłłem, nawet w takiej rozmowie, posłuchać, jakie on ma argumenty dotyczące swojej gotowości do dialogu i tego, co zrobił przed blisko 2 lata. To nie jest minister, który się wziął znikąd. To jest minister, który przez wiele lat był szefem korporacji lekarskiej, który zna doskonale system i doskonale wiedział. Ja spotykałam się z nim jako kandydatem na senatora i zresztą no, bardzo się wtedy zbliżył do Prawa i Sprawiedliwości, chociaż przedtem miał zupełnie inne poglądy, myślę, że również polityczne. Nie ukrywam, że dla mnie było zaskoczeniem wybór tego lekarza na ministra, ale abstrahując od mojego zdziwienia, on doskonale wiedział, jakie są problemy w służbie zdrowia i powinien mieć, jak się teraz fajnie mówi, mapę drogową, żeby ze środowiskiem nie tylko rozmawiać, ale podejmować konkretne działania. No to zobaczymy. Ja mam nadzieję, że jednak jeszcze zawsze ten dialog będzie w jakiejś wersji możliwy. Dzisiaj dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Zdrowia NSZZ Solidarność. Anna Grabowska. Do usłyszenia państwu. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 2. Czas na informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. Na początek przenosimy się do Senatu, bo Senat przyjął dosłownie minutę temu ustawę o Sądzie Najwyższym. Prace trwały przez kilkanaście godzin. Na miejscu jest nasza reporterka Małgorzata Głogowska. Powiedz, dlaczego te prace trwały tak długo i co sprawiało, że głosowanie się przeciągnęło do godziny 2? Faktycznie te prace trwały kilkanaście godzin. Senat rozpoczął pracę nad ustawą o Sądzie Najwyższym w piątek o godzinie 9:30 i senatorowie teraz o godzinie 2 w sobotę opuszczają salę posiedzeń. Senacka Komisja Praw i Praworząd rozpatrywała wnioski zgłoszone podczas 5:45 posiedzenia Senatu przez niecałe 20 minut. Nie wniosku o ocenie ustawy o przyjęcie jej bez poprawek. Posiedzenie Senatu zaczęło się w 5:30. Małgorzata Głogowska, niestety mamy problemy z połączeniem. W Senacie jest wielu dziennikarzy i system jest przeciążony, ale będziemy o tym informować. Ja przypomnę informację z ostatniej chwili. Dosłownie 2 minuty temu Senat przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym, a w piątek wieczorem trwały protesty przeciw zmianom w sądownictwie, w tym ustawie o Sądzie Najwyższym. Demonstrowano przed siedzibą Sądu Najwyższego i przed Senatem, gdzie debatowano nad ustawą. Manifestacje odbyły się w wielu miastach, przed wjazdem również do prezydenckiego ośrodka w Juracie. Prezydent Andrzej Duda tam wypoczywa. I zmieniamy temat. Niekorzystna dla Polski decyzja Sądu Unii Europejskiej w sprawie gazociągu Opal. Prezes sądu oddalił wniosek PGNiG dotyczący wstrzymania decyzji Komisji Europejskiej. Chodzi o zgodę wydaną jesienią ubiegłego roku na większe wykorzystanie przez rosyjski Gazprom rurociągu Opal. To lądowa odnoga
druga gazociągu północnego prowadzonego po dnie Bałtyku, omijającego Polskę. Rząd w Warszawie zaskarżył tę decyzję do Unijnego Sądu w Luksemburgu. Wnioskował też o zawieszenie jej wykonania do czasu ostatecznego rozpatrzenia sprawy i ogłoszenia wyroku. Argumentował, że realizacja decyzji komisji wiąże się z poważnymi i nieodwracalnymi szkodami i stanowi zagrożenie dla dostaw gazu z Polski. I unijny sąd początkowo przychylił się do tego wniosku. Pod koniec grudnia ubiegłego roku tymczasowo zawiesił decyzję komisji. Jednak teraz po głębszej analizie prezes unijnego sądu ogłosił, że stronie polskiej nie udało się wykazać nieuchronności ponoszonej szkody. W rezultacie uchylił zawieszenie decyzji. Orzeczenie dotyczące całej sprawy i skargi Polski zostanie ogłoszone po jej rozpatrzeniu prawdopodobnie za półtora roku. Mija 10 lat od jednej z najtragiczniejszych katastrof drogowych z udziałem polskich turystów 22 lipca 2007 roku. W okolicach Grenoble we Francji w wypadku polskiego autokaru zginęło 26 pielgrzymów, a 24 zostało rannych. Do katastrofy doszło w miejscowości Vizil. Autobus, którym podróżowało 50 osób, głównie pielgrzymów, wypadł na zakręcie z drogi i stoczył się kilkadziesiąt metrów w dół, w dolinę rzeki i potem stanął w płomieniach. Jedna z rannych, Lidia Kropska, w chwili wypadku nie zdawała sobie sprawy z grozy sytuacji. Nie widziałam tego manewru kierowcy, nie widziałam tego niebezpiecznego zakrętu. Dopiero potem zauważyłam, że wszystko przewraca się do góry nogami, że się autobus odwraca. I ja wtedy sobie pomyślałam, to mechanizm obronny u mnie tak zadziałał, że to jest tylko film, który się za chwilę skończy, ja wyłączę telewizor i wszystko będzie jak było. A potem już się znalazłam na trawie i już się mną zajęto. W akcji ratowniczej uczestniczyli mieszkańcy miasteczka Vizil oraz pracownicy merostwa. Kiedy przyjechałem na miejsce, pożar był już prawie ugaszony. Wrak autokaru był doszczętnie spalony. Ranni leżeli w różnych miejscach dookoła. Ratownicy dalej przeszukiwali wrak i wyciągali ostatnie ciała ofiar. Rozmawiałem ze strażakami i powiedzieli mi, że to było straszne. Nie mogli zbliżyć się do autokaru. Nie można było wytrzymać. Można było mieć nadzieję, że ludzie w środku zginęli na miejscu i nie musieli cierpieć. Ówczesny prezydent Lech Kaczyński ogłosił trzydniową żałobę narodową. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał tuż po powrocie z Francji. Odwiedził rannych w szpitalu w Grenoble, w Vizil, na miejscu tragedii. Zapalił świeczkę. Mnie się to kojarzy z takim niezwykle banalnie wyglądającym miejscem tej potwornej katastrofy w Hali, w Chorzowie, znaczy na granicy Chorzowa i Katowic. To miejsce też nie wygląda tak na zewnątrz tak groźnie, jak ja myślałem. Ta przepaść wystarczyła, żeby 26 osób nie było. No, cóż więcej mogę powiedzieć. Tragedia wydarzyła się na stromej alpejskiej szosie zwanej Drogą Napoleona, na którą polski autokar nie powinien wjechać. I jeszcze przypomnijmy informację z ostatniej chwili. Senat przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym. I prognoza pogody. Burze przechodzą nad Polską. Po południowych i wieczornych burzach prawie 25 tysięcy odbiorców nie ma prądu na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Tam obowiązuje drugi stopień zagrożenia przed burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego. Dziś na termometrach od 21 stopni nad morzem do 30 w południowej połowie kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 minut po godzinie 2 jest sobota 22 lipca, to 203 dzień roku. Słońce w znaku Raka wzejdzie o 4.41, zajdzie o 20.23. Dzień będzie trwać 16 godzin i 2 minuty. Imieniny obchodzą Albin, Bolesław, Bolesława, Magdalena, Maria, Milena i Teofil. Od lipca Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył liczbę badań prenatalnych. Tylko na Mazowszu liczba placówek wykonujących diagnostykę w ramach programu badań prenatalnych wzrosła z 8 do 18. A to oznacza, że badania te będą bardziej dostępne dla ciężarnych kobiet. Są one rozliczane bez limitu, a placówki otrzymują pieniądze po wykonanych usługach. Ryzyko populacyjne urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi od 3 do 5%. Część z tych wad dzięki diagnostyce obrazowej i biochemicznej możliwa jest do rozpoznania już we wczesnym okresie ciąży. W przypadku, gdy następuje podejrzenie wady, wskazana jest dalsza diagnostyka. O szczegółach Barbara Góra. Po
Powtórka programu. Najprostsze badanie prenatalne, tak zwane przesiewowe, to USG i badanie krwi, mówi dr Marek Bodzioch, genetyk. Większość kobiet, które mają wykonywane badania prenatalne i wręcz jest to zalecane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, są to badania przesiewowe, nieinwazyjne, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla płodu, no i wiążą się tylko z minimalnym narażeniem kobiety, bo zazwyczaj te badania obejmują badanie USG plus pomiary niektórych parametrów biochemicznych we krwi matki. Należy jednak podkreślić, że wszystkie te badania nieinwazyjne są badaniami przesiewowymi. Na tej podstawie my nie możemy w 100% powiedzieć, co się dzieje u dziecka. Jeśli na przykład wynik wyjdzie badania przesiewowego nieprawidłowy, to nie jest to równoznaczne z tym, że rzeczywiście u dziecka występuje jakieś zaburzenie genetyczne. Każdy taki wynik nieprawidłowy wymaga potwierdzenia za pomocą badania inwazyjnego. Badanie inwazyjne wiąże się z większym ryzykiem dla dziecka, ponieważ już tutaj musimy pobrać komórki płodowe. Oczywiście nie polega to na tym, że pobieramy komórki bezpośrednio od dziecka, a najczęściej wykonuje się tak zwany zabieg amniopunkcji, czyli nakłuwa się powłoki brzuszne matki, pęcherz płodowy i pobiera się niewielką ilość płynu owodniowego, który otacza dziecko i w tym płynie znajdują się złuszczone komórki i te komórki można zbadać. Badanie inwazyjne właśnie dzięki temu, że możemy zbadać bezpośrednio komórki dziecka, no jest takim badaniem, z takim złotym standardem i ono weryfikuje nam wyniki badania przesiewowego, gdzie opieramy się na pewnych pośrednich parametrach. Ekspert podkreśla, że badań inwazyjnych nie wykonuje się u każdej ciężarnej kobiety. Badań inwazyjnych nie wykonuje się u każdej pacjentki, która takimi badaniami byłaby zainteresowana, tylko u tej pacjentki, u której jest dostatecznie duże ryzyko. Także zawsze tutaj jest kwestia porównania ryzyka, na ile jest prawdopodobne, że u dziecka może wystąpić jakaś wada genetyczna, a jak duże jest ryzyko, że to badanie inwazyjne może spowodować niekorzystne dla dziecka następstwa. No i można tutaj powiedzieć, że na przykład kobieta w wieku powyżej 35 lat ma ryzyko związane z wiekiem urodzenia dziecka na przykład z zespołem Downa czy inną tak zwaną aneuploidią, czyli wadą genetyczną polegającą na występowaniu nieprawidłowej liczby chromosomów w komórkach dziecka, to ryzyko po 35 roku życia zaczyna wzrastać na tyle, że jest coraz większe w stosunku do ryzyka samej procedury badania inwazyjnego, czyli na przykład amniopunkcji czy biopsji kosmówki. U kobiety 25-letniej, dajmy na to, ryzyko, że może ona urodzić dziecko dotknięte wadą genetyczną oczywiście występuje, ale jest mniejsze niż ryzyko związane z procedurą inwazyjnego badania prenatalnego. Dlatego też trudno byłoby zaproponować badanie inwazyjne na pierwszy rzut pacjentce młodej bez dodatkowych czynników ryzyka. W przypadku wykrycia wady genetycznej, której nie da się leczyć, diagnostyka pomaga w dalszym postępowaniu, tłumaczy genetyk. Nawet sam fakt, że my dowiemy się około tego 15 czy 17 tygodnia ciąży, może troszkę później, bo trzeba tam poczekać oczywiście na wyniki badania, ale jeśli mniej więcej w tym okresie, przed tym 20 tygodniem ciąży dowiemy się, że dziecko jest dotknięte wadą genetyczną, mamy dużo czasu i pacjentka ma dużo czasu, żeby przygotować się na przyjście na świat dziecka, które załóżmy, że jeśli dziecko ma zespół Downa, możemy się spodziewać, że jednak w zespole Downa częstość najróżniejszych powikłań jest dużo, dużo większa. I to bierzemy pod uwagę i na przykład wadę serca, i niekorzystny przebieg samego porodu. To jest również informacja ważna dla sposobu dalszej opieki nad pacjentką i samego porodu, a również opieki już po urodzeniu. Dr Grzegorz Południewski, ginekolog, podkreśla, że wiele wad rozwojowych dziecka można korygować jeszcze przed urodzeniem. Zanim dziecko się urodzi, możemy postawić diagnozę, możemy określić typ wad, ich złożoność i dzięki temu uzyskać dwie rzeczy. Coraz częściej możemy zacząć leczyć, nawet wewnątrzłonowo, takie eksperymentalne jeszcze procedury lecznicze są stosowane na całym świecie, również w Polsce. Dwa, możemy przygotować się do tego, że dziecko z obdarzone konkretną wadą urodzi się za jakiś tam czas i żeby się urodziło w odpowiednim ośrodku, w odpowiednim miejscu, dzięki czemu będziemy mogli szybko taką pomoc dziecku udzielić. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że tego typu problemy związane z wadami rozwojowymi czy genetycznymi nie są zjawiskiem rzadkim. Jest jeden z elementów naturalnych, który te wady eliminuje. To są poronienia, to są wczesne obumarcia płodu. Jest to jeden z elementów takiego biologicznego sita, które pozwala na to, że obdarzone dużymi wadami dzieci po prostu giną. Taka jest biologia, nic tu nie wymyślimy. Tłumaczy, że wad genetycznych nie umiemy leczyć na tym etapie rozwoju medycyny. Mamy dwa kierunki. Jakby. Jeden kierunek to jest kwestia badań genetycznych związanych z nieprawidłowościami, najczęściej trisomiami ze zespołem Downa, zespołem Pato, zespołem Edwardsa i innymi zaburzeniami genetycznymi,
których leczyć nie potrafimy. I musimy tu sobie wyraźnie powiedzieć, że mam do czynienia z taką wadą, która jest, obciąża genetycznie to dziecko na całe życie, dające ogromną szansę, że to dziecko przedwcześnie nam umrze, nie mówiąc o tym, że jest to absolutnie nieuleczalne. I drugi kierunek to są najczęściej wady rozwojowe, które jesteśmy w stanie korygować. I tutaj zakres medycznego działania jest coraz szerszy. I liczymy się z tym, że rozwijając się gdzieś tam w tle powolutku, ta eksperymentalna medycyna daje szansę na to, żeby wiele dzieci, u których te wady rozpoznamy, były ratowane i żeby miały szansę na normalny rozwój. Coraz więcej wad rozwojowych z powodzeniem udaje się leczyć, mówi dr Południewski. Wszystkiego nie wymienię, dlatego że coraz więcej potrafimy leczyć. Również to będą rozszczepy podniebienia, ale również to będą rozszczepy kręgosłupa, to będą różnego typu wady dotyczące narządów wewnętrznych. To przede wszystkim ma znaczenie pod kątem diagnozy i jak najszybszego stworzenia warunków do eliminacji tej wady poprzez korekcję. Korekcja tych wad jest bardzo trudna. My czasami widzimy w mediach, jak przygotowuje się zespół latami do tego, żeby rozdzielić bliźnięta zrośnięte. To jest medycyna cały czas eksperymentalna, pokazująca nam to, że w pewnych warunkach jesteśmy w stanie tą biologię skorygować. Szacuje się, że kobiety powyżej 35 roku życia obecnie stanowią blisko 10% ogólnej liczby rodzących. Wśród ciężarnych w tym wieku wzrasta statystycznie ryzyko wystąpienia wady wrodzonej u dziecka. Barbara Góra, Polskie Radio. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Bogumił Hussejnow, dobry wieczór. Szef CIA Mike Pompeo oświadczył na forum bezpieczeństwa w Aspen w stanie Colorado, że Rosja będzie nadal usiłowała ingerować w wewnętrzne sprawy Stanów Zjednoczonych. Nazwał relacje z Moskwą skomplikowanymi i ocenił, że Rosja nie ma planu wycofania się z Syrii. Powtórzył też, że Rosja ingerowała w amerykańskie wybory prezydenckie w 2016 roku. W studiu Artur Wróblewski, amerykanista z Uczelni Łazarskiego. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Dyrektor CIA powiedział ponadto, że niewiele wskazuje na to, by Rosja przyjęła poważną strategię wobec bojowników państwa islamskiego w Syrii. Sugestie, że Moskwa jest w Syrii sojusznikiem Waszyngtonu, nie są potwierdzone tym, co się tam dzieje. Wyraził też opinię, że Rosja pozostanie militarnie w Syrii, utrzymując swoją bazę w porcie Tartus nad Morzem Śródziemnym. Pompeo podkreślił też, że trudno wyobrazić sobie stabilną sytuację w Syrii ze wspieranym przez Rosję prezydentem Basharem el-Assadem u władzy. Nazwał go marionetką Irańczyków. Pompeo jednocześnie wyraził nadzieję, że w niektórych regionach świata Amerykanie i Rosjanie będą mogli współpracować w walce z terroryzmem. Szef agencji ostrzegający przed Rosją, czy ten głos będzie usłyszany i słyszany w Białym Domu, pana zdaniem? To wystąpienie Mike'a Pompeo, szefa CIA, było bardzo ostre. Tam pojawiło się kilka wątków. Przypomnijmy, że to wystąpienie miało miejsce w ramach Aspen Security Forum, organizowane przez Aspen Institute, który mieści się w Waszyngtonie i powstał w 1950 roku. I tak naprawdę troszeczkę Mike Pompeo brzmiał inaczej niż prezydent Donald Trump, który na przykład w okresie kampanii mówił, chwalił WikiLeaks, czyli Assange'a, za prowadzenie kampanii wykradania tak naprawdę e-maili i ich propagowania. Natomiast tutaj ewidentnie Mike Pompeo potępił WikiLeaks, uważając, że to jest w pewnym sensie organizacja w sojuszu z Rosją, która chce troszeczkę niszczyć interesy amerykańskie w świecie, jak również zaburzyć same sytuacje w Stanach Zjednoczonych poprzez, prawda, infiltrację, poprzez ingerencję w okresie wyborczym. Pamiętajmy, że WikiLeaks wypuściła najpierw 250 tysięcy telegramów Departamentu Stanu, które kompromitowały czasami dyplomatów, ambasadorów i wojskowych, jak później 8 tysięcy dokumentów CIA. Na pytanie, kiedyś powiedział prezydent Trump, I don't like WikiLeaks, na pytanie to odpowiedział Mike Pompeo, Trump, I love WikiLeaks, a Mike Pompeo, I don't love WikiLeaks. Uznał również właściwie Rosję za nie może otwarcie wroga, ale za kraj z nieprzyjaznymi intencjami. Czyli można by użyć nawet słowa jako taki adwersary, może nie enemy, bo to w konstytucji
słowo jest użyte w trzecim artykule i odnosi się tak naprawdę do zdrady państwa, jeśli ktoś współpracuje z enemy, prawda? Ma to bardzo wielki wydźwięk, uważa się w prawie konstytucyjnym, że enemy jest czyli wróg jest zarezerwowany dla tak naprawdę państwa w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Ale zwrócił uwagę na otwartą wojnę, można powiedzieć, Rosji z informacyjną przy pomocy Russia Today i Sputnika. Na co Sputnik i Russia Today szybko, kilka godzin temu, prawda, odpowiedziały, czyli jak gdyby wpisują się te media w kampanię dezinformacji, która jest częścią tej wojny hybrydowej prowadzonej różnymi środkami. Na przykład na Ukrainie jest to przy pomocy pewnych rokoszy wewnętrznych, prawda, rozruchów. W innych krajach, we Francji, przy pomocy pomocy dla populistycznych partii. Na Węgrzech przy pomocy finansowania dla ruchów takich faszyzujących, bądź, prawda, nęcenia rządu gazowymi kontraktami. A w przypadku cyberprzestrzeni są to po prostu otwarte ataki i manipulacje. Szef CIA powiedział, że relacje Amerykanów z Rosjanami są skomplikowane. Z jednej strony postrzega się Rosję jako wroga, ale z drugiej strony też jako państwo, z którym należy rozmawiać, szczególnie w kwestii zwalczania terroryzmu, czy też chociażby państwa islamskiego. Czy ta dwoistość spojrzenia na Rosję może pomóc Białemu Domowi w bieżącej polityce, czy to jest dość trudne zadanie dla Donalda Trumpa? Jest to bardzo trudne zadanie, tym bardziej skomplikowane w kontekście decyzji z wczoraj czy przedwczoraj, że Biały Dom czy administracja amerykańska odcina, blokuje dostawy pieniędzy i broni dla oddziałów walczących w Syrii, operujących w Syrii, które zwalczają reżim Asada, czyli żołnierzy prezydenta Asada w Syrii. I pojawiły się spekulacje, że to jest efekt porozumienia między Putinem a Trumpem w czasie ostatniego szczytu G20. Być może tego sekretnego obiadu, który miał się wydarzyć między dwoma tymi politykami. Warto pamiętać, że zablokowanie tych pieniędzy dla grup, które walczą z prezydentem Asadem, na przykład Free Syrian Army, jest skomplikowane, ponieważ niby mają Amerykanie pomagać tylko tym grupom, które zwalczają ISIS. Jednakże, kiedy odcinamy pieniądze dla tych ugrupowań, to tak naprawdę oddajemy wszystkie atuty Syrii i oddajemy, przepraszam, z Rosji i oddajemy Syrię Rosji. Pamiętajmy, że te pieniądze, o których pojawiła się wczoraj ta informacja, one były transferowane i sprzęt transferowany był do Syrii różnymi kanałami z Libii, przez Jordanię, z Turcji od 2012 roku w ramach operacji Timber Sycamore, czyli takie drzewo jaworu, moglibyśmy powiedzieć. I teraz ten kanał zostaje wstrzymany, ale to oznacza, że Rosja przejmuje Syrię, bo nikt już nie zwalcza prezydenta Asada, tak zwany reżim, jak krytycy mówią, tylko oddajemy go tak naprawdę, zostawiamy go w spokoju, czyli on już może zostać. Nie, jest to ugoda. Natomiast walczymy przeciwko ISIS, ale tak naprawdę to ISIS już jest słabiutkie. Można się doszukiwać tutaj porozumienia między Rosją i Stanami Zjednoczonymi, bezpośrednio między Trumpem a Putinem, co do tego, że Asad powinien pozostać. Wydaje się, że nie będzie sądzony za liczne swoje zbrodnie. Co ciekawe, też tego samego zdania jest prezydent Macron, prezydent Francji, który mówił, że Asada należy zostawić w tej powojennej Syrii. Tak, tylko że problem polega na tym, że nie wiemy na przykład, co się wydarzy z Kurdami na północy, którzy zwalczają ISIS, ale jednocześnie nie są otwarcie przeciwko reżimowi w Damaszku, ale chcą pewnej federalizacji Syrii, czy autonomii w ramach tego kraju. I teraz nie wiemy, jaki będzie status ich, dlatego że Rosja jest za Asadem, a Asad jest przeciwko federalizacji kraju. Jeszcze 2 lata temu John Kerry, John Brennan, szef CIA poprzedni, mówił o tym, że będzie federalizacja, że jest nieunikniona i że Kurdowie będą mieli swój status. A to okazuje się teraz tak naprawdę fikcją. Pamiętajmy, że Kurdowie działają w ramach Democratic Forces, Syrian Forces i to jest wspierane dalej przez Stany Zjednoczone.
Zjednoczone chyba, wydaje się, że chyba pieniądze na to będą, bo oni walczą przeciwko ISIS, a nie przeciwko reżimowi czy rządowi prezydenta Asada w Damaszku. Także sytuacja się komplikuje, natomiast Robert Baer w CNN wczoraj, to jest analityk dawny CIA, powiedział, że to jest pewna zdrada, że oddajemy Rosji po prostu Syrię. I to jest dowód według tego analityka CIA tak naprawdę na to collusion, na tę współpracę między Białym Domem Trumpa a Kremlem Putina. To się okaże jeszcze, jak będzie ta sytuacja wyglądała, bo zanosi się na dość ciekawe przesłuchania przedstawicieli sztabu Donalda Trumpa i rodziny Donalda Trumpa w Senacie i w Izbie Reprezentantów. W przyszłym tygodniu te przesłuchania mają się odbywać. Być może więcej się dowiemy o tych relacjach między administracją, czy też ludźmi z administracji Donalda Trumpa a Rosją. Wydaje mi się, że się nie dowiemy więcej, natomiast niewątpliwie uważam, że spotkanie między Donaldem Trumpem 9 czerwca zeszłego roku z panią Weselnicką dotyczyło pomocy w ucięciu z łba sprawie brania brudnych pieniędzy z afery Mogielnickiego, bo Weselnicka ja reprezentuje Knawyca, a Knawyc reprezentuje firmę Prevezon, która te pieniądze częściowo ukradła i prano je w deweloperce w Nowym Jorku na Manhattanie. I to jest poważne pytanie, które tak oficjalnie w mediach głównego nurtu nie jest zadawane. Ale będzie zadawane pewnie w kongresie. Miejmy nadzieję, bo to jest clue sprawy, uważam, a nie jakaś adopcja dzieci czy inne aspekty. Artur Wróblewski, amerykanista z uczelni Łazarskiego. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Świat w powiększeniu. Premier Turcji Binali Yildirim opowiedział się za deeskalacją obecnego sporu politycznego z Niemcami, który zaostrzył się w następstwie aresztowania przez tureckie władze 6 obrońców praw człowieka, w tym niemieckiego obywatela Petera Steinera. W studiu Mateusz Chudziak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel zapowiedział wczoraj rewizję polityki Berlina wobec Ankary. Jak oświadczył, w związku z samowolnymi aresztowaniami, rząd dopasuje do tej sytuacji informacje dla osób udających się do Turcji, by ostrzec je, co może im grozić. Minister finansów Niemiec Wolfgang Schäuble porównał Turcję do komunistycznej NRD ze względu na arbitralne aresztowania działaczy praw człowieka i dziennikarzy. Minister sprawiedliwości Heiko Maas wyraził opinię, że Turcja nie jest państwem prawa. Czy apel tureckiego premiera może uspokoić napięte relacje między Ankarą i Berlinem? No, to pytanie należałoby zadać osobie, która powinna siedzieć tutaj obok mnie i odpowiadać w kontekście niemieckim. Jeżeli chodzi o kontekst turecki, to wydaje się, że Turcja będzie stosunkowo spokojnie podchodziła do sprawy, w tym sensie, że w tej chwili jest piłka po stronie niemieckiej i to Niemcy mają kampanię wyborczą u siebie i to w społeczeństwie niemieckim retoryka antyturecka jest nośna, podobnie zresztą jak antyeuropejska i antyniemiecka w tureckim. No i tutaj w Turcji będą zapewne czekali na rozwój sytuacji. Nie wydaje mi się, żeby mieli eskalować. Oczywiście z lotu ptaka, w sposób bardzo abstrahowany i to sytuacja jest taka, że Turcy sami dolewają oliwy do przyczyn. Moim zdaniem działają w sposób taki, w sposób dość prostolinijny. To świecie przekonani o tym, żebraczki, wnuki, żony, kochanki. Tak, zostawione pieniądze obywateli Niemcy także, bo obywatelnicy są w aresztach tureckich. Wnuki, żony, kochanki. Jak może wyglądać eskalacja tego konfliktu? Czy może się może zakończyć? Czy może być tak, że będą apele ze strony władz niemieckich? Tutaj, panie senatorze, powołanie tej izby właśnie dokonało wystraszenia i swoistego rodzaju batalii nienawiści w opozycji, która stała się rzecznikiem tej koniunktury sędziów, prawników, adwokatów. Czy też może to
kosztować policję, także gospodarczo. No to drugie może kosztować gospodarczo Turcję w razie eskalacji. Przy czym sytuacja jest mocno skomplikowana, dlatego że nie wydaje się, żeby Turcy mieli odstąpić od tej polityki, którą oni prowadzą. Z europejskiej perspektywy aresztowanie obrońców praw człowieka wygląda na coś zupełnie karygodnego. Z perspektywy tureckiej to jest przeciwdziałanie czemuś, co jeszcze 3 lata, 4 lata temu w czasie Gezinali nazywali chuligaństwem. Dzisiaj margines tolerancji się poważnie zawężył i po puczu nieudanym w ramach reżimu stanu wyjątkowego już jest uznawane za terroryzm. Mianowicie te aresztowane 10 osób z okresu represji komunistycznej. Niby taki wymowny znak sprzeciwu wobec tego, co rząd chce zrobić w wymiarze sprawiedliwości. Znaczy, konkretnie to strona turecka podaje, że rzeczone osoby miały przygotowywać prowokacje, których celem byłoby wywołanie protestów czy zamieszek na wzór protestów w parku Gezi. I to już jest za dużo dla rządu tureckiego. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego, jak ewentualnie władze tureckie podchodziłyby do eskalacji, do której może dojść w tym sporze, to sytuacja jest taka, że owszem, może się to odbić ekonomicznie na Turcji, przy czym Zygmunt Gabriel już sam nawet powiedział o tym, że odradza obywatelom tureckim wyjazdy. Atmosfera się zrobiła bardzo, bardzo gęsta wokół tego, ale z drugiej strony jeszcze Niemcy muszą swojego polityka, jednego ze swoich przywódców posłuchać i przestać jeździć do Turcji. Przekonacy młot wskazał, który być może nie dostaną, ale z drugiej strony Turcja też może się obalić wynik demokratycznych wyborów 25 października 2015 roku. I do tego, panie senatorze, mamy jeszcze jeden, jeden mechanizm, właściwie aparatczycy systemu komunistycznego przed Pałacem Prezydenckim i przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej krzyczą solidarność, solidarność. To także kuriozum tego protestu. No to jest kuriozum, no i jeszcze wczoraj to widziałem w mediach. Zakończenie tego spotkania, czy tej demonstracji pod parlamentem w godzinach nocnych. Prowadząca oznajmiła, my nic innego nie chcemy, tylko żeby prezydent Duda zawetował tę ustawę. To znaczy zawetowanie tych ustaw. Zawetowanie tych ustaw oznacza utrzymanie obecnego, w niektórych wypadkach patologicznego wymiaru funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. A więc to najlepiej pokazuje intencje tych, którzy stają. To nie jest dialog. Taki scenariusz w razie jakiegoś kształtu reformy na temat mechanizmu, które my proponujemy, a może ktoś by jeszcze inne zaproponował, to nie jest spór merytoryczny. To jest obrona przywilejów i myślenia o państwie przez środowiska, które do tego wykorzystują zresztą emocje społeczne, bo przecież nie wszyscy być może, którzy byli na tych protestach, tak myślą, wykorzystują emocje społeczne, próbują mnie podburzyć w jednym określonym celu, żeby zachować monopol na posiadanie wpływów w państwie, dlatego, żeby jest to grupa ludzi, która się przyzwyczaiła w 89. roku państwo to my dzieliła społeczeństwo na tych, którzy są beneficjentami przemian po 89 roku i tych, którzy za to płacą pokorze, są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Kiedy my wygraliśmy wybory i przywracamy szansę rozwoju dla każdego i życia w państwie, no to wtedy jesteśmy właśnie atakowani. Panie senatorze, opozycja nie ukrywa, że program jej to nie jest merytoryczna debata, to nie są projekty różnego rodzaju ustaw, które mogłyby rozwiązać różnego rodzaju trudne sytuacje w Polsce, ale ich program brzmi następująco: internet, ulica i parlament. Tak jest, no to jest próba uderzyć spowodowania emocji.
mówi Anna Radecka, szefowa misji w Gruzji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Przeczytam się informację w internecie, że po kilometrach od mojego domu grasują niedźwiedzie, tygrysy. Chyba się nawet nie wychodzić z domu, bo trzeba to zwierzęta wyłapać. Miałbym wrażenie, jakbym się znalazła w jakimś filmie science fiction. Powodem katastrofy była niewielka rzeczka o nazwie Vera, opływająca do jednej z głównych rzek Gruzji, Antkwari. No to wtedy te nastroje społeczne oczywiście będą. Murman Zadzania z Gruzińskiej Narodowej Rady nie mają nic do stracenia, proszę Państwa. Wreszcie wyszczerze, że to najważniejsze rzeki Gruzji. Żony, matki, wnuki, prawnuki, to się na duszy chłapały, nacapały. Która pozwalała sformułować tezę, że są to masowe, powszechne demonstracje. A teraz znowu jest wpisana do umowy stowarzyszeniowej między Gruzją i Europejską w ramach szkoleń Gruzji.